wyzwania badania kryminalistycznego urządzeń mobilnych przedstawi problemy i ograniczenia prawne i techniczne pozyskiwania dowodów z urządzeń mobilnych oraz dobre praktyki w tym zakresie. Panie profesorze, zapraszam. Dziękuję bardzo za wprowadzenie do tematu. Będę mówił o wyzwaniach i innowacjach, a tak naprawdę będę mówił troszkę o takiej praktyce tego, co w tym obszarze widzimy. Z czego tak naprawdę to wynika? No w zasadzie ze stwierdzenia, że kryminalistyka urządzeń mobilnych jest bardzo prosta. Wystarczy mieć. No i tutaj każdy z nas to rzuci. UFEDA, MSAB, Oxygena, programy do łamania haseł, to wszystko wystarcza, żeby być świetnym kryminalistykiem, świetnie badać te urządzenia. Jedyny problem jest taki, że niektórzy w to wierzą. Niektórzy wierzą w to, nawet na stronach internetowych tych producentów znajdują się takie stwierdzenia, że ty w zasadzie nie musisz być ekspertem kryminalistyki. Z telefonu możesz wyciągnąć wszystko. Część z tych programów tak działa, że podłączamy telefon i w zasadzie bez naszej prawie ingerencji dostajemy w raporcie 13 tysięcy stron drobnym druczkiem plus zdjęcia, plus pewnego rodzaju wykresy, ale nic z tego nie rozumiemy. Nie wiemy w ogóle ani po co to jest, ani skąd to się wzięło, ani w jaki sposób ten telefon wszedł w posiadanie tego typu treści. Czy było to przypadkowe, czy było to celowe? W styczniu tego roku został opracowany taki dokument, który nazywa się uzgodnieniami warsztatowymi, który dokumentuje szereg kwestii związanych z kryminalistyką urządzeń mobilnych. Mówi o tym, że tak naprawdę dowody, które my pozyskujemy albo gromadzimy, muszą być pozyskiwane, gromadzone, przechowywane zgodnie z dobrymi i przyjętymi praktykami. Czyli to nie jest tylko takie nasze widzimisię, jak powinniśmy robić, tylko powinniśmy to realizować w sposób taki, że jest to uznane za działanie poprawne. Dowody muszą mieć związek ze sprawą. Te wymagania prawne, o których pan doktor Liderman powiedział, tutaj ewidentnie mówią, że my tak naprawdę nie możemy pozyskiwać dowodów wszystkich. My powinniśmy pozyskiwać tylko te dowody, które mają znaczenie w sprawie i te, do których zostaliśmy wyznaczeni, żeby je zabezpieczyć. Reszta dowodów nie powinna być w naszym zainteresowaniu. To trochę jest sprzeczne z tym, że my nigdy nie wiemy na początku tak naprawdę, gdzie te dowody są i w jaki sposób je możemy ujawnić. Powinniśmy również w tym kontekście autentyczności pamiętać o kompletności. Tak naprawdę my musimy mieć całość dowodów, nie tylko fragment, który nam się wydało, że pasuje do kontekstu sprawy, ale resztę kontekstu już nie będziemy zabezpieczali, nie będziemy badali, no bo w zasadzie to nie jest koniecznie to, co nas interesuje. Co więcej, trzeba pamiętać, że ten biegły kryminalistyki to nie jest ktoś, kto jest na usługach organów ścigania. Tak naprawdę on powinien robić to bezstronnie, czyli powinien zadbać o to, że zgromadzone dane powinny być odpowiadać prawdzie, a nie prowadzić do tego, że chcemy jakąś tezę udowodnić. Musimy również zapewnić to, że dowody muszą być gromadzone w sposób odpowiedni, z wykorzystaniem właśnie tych dobrych praktyk, z wykorzystaniem narzędzi. Z wykorzystaniem narzędzi, które są sprawdzone, które wiemy, jak działają i wiemy, jakie mają ograniczenia. Bo to, że ja wypisałem na początku, na poprzednim slajdzie, mnóstwo narzędzi, to nie oznacza, że te narzędzia dadzą nam zawsze taki sam wynik. Wręcz przeciwnie, zawsze dostaniemy inny wynik, bo niektóre narzędzia lepiej radzą sobie z pewnymi rodzajami danych, inne radzą sobie gorzej. No i tutaj pozostaje nam problem taki, że
być może przed sądem ten ekspert kryminalistyki będzie musiał wyjaśnić, skąd się te dowody wzięły. Co więcej, nie będzie mógł powiedzieć, że program mi znalazł, tylko będzie musiał powiedzieć, w jaki sposób one tam się mogły znaleźć, w jaki sposób on je ujawnił, w jaki sposób zabezpieczył i w jaki sposób może potwierdzić, że ten dowód nie został przez niego zmodyfikowany. Te wyzwania tytułowe wiążą się z kilkoma działaniami. Przed chwilką mówiłem, że uzgodnienia warsztatowe powstały w styczniu. Są pewne standardy, które mówią o tym, jak laboratoria powinny działać, jak powinny działać ekipy i specjaliści powinni działać, którzy zabezpieczają tego typu dowody, ale one są bardzo ogólne i niesprecyzowane do urządzeń mobilnych. Dopiero właśnie pierwsze te uzgodnienia warsztatowe odniosły się konkretnie do urządzeń mobilnych. Ale problem jest w tym, w tej ogólności, w tym, że tak naprawdę technologia tak szybko się zmienia, również wykorzystanie przez przestępców tych urządzeń, sposoby wykorzystania się zmieniają, że dosyć trudno napisać takie jednoznaczne wytyczne, które będą mówiły, że należy zrobić coś w jeden konkretny sposób. Mamy problem z różnorodnością urządzeń. Każde urządzenie, mimo że wygląda tak samo, służy do tego samego, może być zupełnie inaczej skonstruowane i zupełnie inaczej będziemy musieli tym urządzeniem się posługiwać, żeby uzyskać te ślady i dowody. No i ostatnia rzecz, która wiąże się z tym, to różnorodność artefaktów, które możemy znaleźć na tych urządzeniach mobilnych i urządzeniach, platformach z nimi powiązanych. Tak naprawdę to będzie zależało tylko od wyobraźni twórców z jednej strony urządzeń, z drugiej strony aplikacji, platform. Jakbyśmy mieli sobie te wyzwania, o których przed chwilką powiedziałem, tak bardziej uszczegółowić, to zobaczcie Państwo, że chociaż ja powiedziałem, że na stronach producentów jest mowa, że ekspert już nie jest potrzebny, bo program za to wszystko zrobi, to tak nie jest. Tak naprawdę to ekspert musi się nauczyć przede wszystkim wejść w odpowiedni tryb w danym telefonie, bo czasami nam się wydaje, że tryb recovery, czyli odzyskaj nam dane, to będzie idealny. W telefonach zazwyczaj jest tak, że tryb recovery prowadzi do utracenia wszystkich informacji, więc przeczytamy instrukcję, przejrzeliśmy, jest recovery, odzyskamy. Nie odzyskamy, stracimy wszystko. Z drugiej strony ta mnogość marek i mnogość modeli w ramach tej samej marki okazuje się, że przysparza problem nawet z takim pierwszym podejściem, czyli jaki kabel użyć. Okazuje się, że ta sama marka, ten sam model, ale w ramach modelu inny chipset i należy inaczej podejść do tego urządzenia. Problem jest z aplikacjami. Aplikacje zmieniają się i tak naprawdę obecnie takim standardem jest robienie tak zwanego downgrade'u, czyli nie potrafimy sobie poradzić z aktualną aplikacją, ale potrafiliśmy sobie poradzić z poprzednią aplikacją. No to aplikację przywracamy do wersji poprzedniej, pobieramy dane albo nie pobieramy i wówczas zaczyna się problem, bo być może do tych danych w ogóle nam się nie uda za bardzo dotrzeć. Co więcej, te aplikacje, o których wspomniałem, potrafią sobie poradzić z prawie wszystkim, ale znowu z mojego doświadczenia zazwyczaj wynika, że to, z czym ma sobie poradzić, to akurat tego nie obsługuje, bo na tym telefonie ktoś sobie wymyślił, że będzie używał tej aplikacji. Żadna z aplikacji kryminalistycznych w żaden sposób nie chce do tego podejść. Na szczęście większość danych jest w tych bazach SQLite, czyli to, co się pojawiło na żółtym, że nie trzeba być ekspertem kryminalistyki, to już staje się nieaktualne. Trzeba być ekspertem w zakresie obsługi SQLite'a przynajmniej. Mamy problemy również z tym, że pojawiają się cały czas nowe aplikacje, pojawiają się nowe sposoby wykorzystania tych aplikacji.
Coraz częściej mamy wiele takich samych aplikacji zainstalowanych na telefonie, mamy wielu użytkowników zainstalowanych na tym telefonie. Musimy w tym momencie zastanowić się, w jaki sposób my możemy w ogóle do tego tematu podejść. Aplikacje z pudełka zazwyczaj wezmą na pierwszego użytkownika i pierwszą instalację aplikacji i zadowolą się tym, powiedzą, że już rozpoznaliśmy i wszystko powinniśmy zrobić. Tak naprawdę my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy świeże aplikacje, nowe, natomiast dla tego eksperta biegłego jest to bardzo duży problem. Problemem jest również to, że od dłuższego czasu mówimy o tym, że tak naprawdę powinna istnieć prywatność tworzona na zasadzie privacy by design, czyli od początku dbamy o tą prywatność. No tak, ale skoro producent dba o prywatność danych, no to tak naprawdę zaczyna nam komplikować albo całkowicie uniemożliwiać dostęp do niektórych danych. Żeby można było za tym nadążyć, to tak naprawdę musimy śledzić nie tylko to, w jaki sposób aplikacje zostały zmodyfikowane, ale również śledzić to, gdzie te pliki SQLite zostały przeniesione z jednego folderu do drugiego folderu, bo te katalogi się zmieniają. Mimo że w starym katalogu będzie baza SQLite o tej samej nazwie prawidłowej, to po utworzeniu nowej wersji już będzie zupełnie gdzie indziej. Co gorsza, te narzędzia, które my używamy, w zasadzie musimy używać od samego początku sprawy. Czyli to nie jest tak, że ja mogę sobie na początku już zrobić zabezpieczenie i potem kiedyś się odwołać do tego materiału, który zabezpieczyłem. Powiedziałem zabezpieczenie, jakieś zabezpieczenie, bo tak naprawdę na początku musimy już wiedzieć, co chcemy zabezpieczyć, w jaki sposób, żebyśmy mogli potem za jakiś czas do tego sięgnąć. Te wszystkie problemy związane są również dodatkowo z dwoma mechanizmami, które bardzo skutecznie przeszkadzają, czyli po pierwsze blokowanie dostępu. Kody dostępu są dosyć skutecznym narzędziem. Obejście tych kodów bardzo często wiąże się z tym, że tracimy dane, nie możemy do tych danych dotrzeć. No i z drugiej strony mamy problem z szyfrowaniem. Szyfrowanie może być różne w zależności od tego, co producent sobie wymyślił, w jaki sposób to zrobił i może bardzo skutecznie nam uniemożliwić dotarcie do danych. Napisałem, że istnieją metody i brute force, i metody obejścia mechanizmów, natomiast skuteczność ich z mojego punktu widzenia jest naprawdę niewielka. Jeżeli nie uda się pozyskać tych mechanizmów blokujących albo haseł, to zwykle w rozsądnym czasie na tym sprzęcie, który posiada biegły kryminalistyki, zwykle nie da się tego zrealizować. Wyzwaniem jest również to poleganie na narzędziach. Polegamy na tych narzędziach, no i innej metody nie ma, bo robienie wszystkiego manualnie, ręcznie nie byłoby sensowne i pociągałoby za sobą zbyt dużo czasu. Natomiast powinniśmy wiedzieć tak naprawdę, co te narzędzia robią. Musimy rozumieć, w jaki sposób one używają, jakie przede wszystkim mają ograniczenia, czego nie potrafią zrobić, albo co robią w jakiś sposób niekompletny. Dopiero wówczas będziemy mogli tak naprawdę określić, czy wynik naszego badania jest kompletny, czy jest autentyczny, czy jest to tylko częściowe opracowanie. Mamy również problemy z tym, że przestępcy jednak też wiedzą o tym, że być może za jakiś czas ich urządzenie mobilne będzie badane. Dlatego szyfrują, ukrywają dane, manipulują metadanymi i artefakty, które my z automatu sprawdzamy, niekoniecznie muszą się znaleźć. Wykorzystują przechowywanie danych w chmurze, modyfikują oprogramowanie, dodają złośliwe elementy, które
mają na przykład uszkodzić elementy systemu badawczego, czy okłamać te elementy systemu badawczego co do tego, że znajdują się lub nie znajdują się pewne rzeczy na tym urządzeniu. No i ostatnim takim wyzwaniem jest ilość danych. Jeżeli podkreślałem, że bardzo często nie możemy skorzystać z tego automatu, tylko musimy robić coś ręcznie, to nagle okazuje się, że tych danych na takim urządzeniu mobilnym jest tak dużo, że znowu zaczyna być problem, w jaki sposób wykonać selekcję, w jaki sposób odfiltrować to, co jest niezmienne, co jest stałe, co z automatu można wyrzucić, a w jaki sposób ograniczyć się tylko do tego, co było modyfikowane na urządzeniu, modyfikowane przez użytkownika, który dla nas jest określony i w jakimś okresie czasu, który nas interesuje. Pojawia się jeszcze problem kolejny związany z tą ilością danych, bo coraz częściej te dane pozostają gdzieś, my nawet wiemy gdzie, tylko być może to będzie w obcej jurysdykcji, być może my nie będziemy mieli tam prawa dotrzeć, a jeżeli będziemy mieli prawo, bo ktoś będzie, bo zostaniemy upoważnieni, bo nasze służby czy organa ścigania dostaną takie pozwolenie, to tak naprawdę trzeba zwrócić uwagę, że w tej chmurze może być wiele różnego rodzaju danych, które znowu trzeba odpowiednio wyselekcjonować, które nas interesują i z których możemy skorzystać. To ustawodawstwo faktycznie powoduje różne ograniczenia. W chwili obecnej wiemy, że za zgodą użytkownika chmury albo kiedy ona jest ogólnie dostępna, możemy do niej dotrzeć. Natomiast jeżeli takiej zgody nie będzie, no to w zasadzie jesteśmy pozbawieni dostępu do tego typu chmury, chyba że dostawca tej chmury sam na zlecenie organów ścigania podejmie się takiego zabezpieczenia danych. Całość tego zagadnienia wiąże się jeszcze z jedną rzeczą. Jeżeli mówimy o informatyce śledczej, o kryminalistycznym badaniu urządzeń mobilnych, to powinniśmy pamiętać, że to nie jest czynność, tak jak wcześniej podkreślałem, jednorazowa. Zaczyna się na miejscu zdarzenia, kończy się w sądzie. Przeglądamy różnego rodzaju treści, potrzebni nam są różnego rodzaju specjaliści, począwszy od tego, że to będą ci, którzy będą potrafili zabezpieczyć, potem wyekstrahować odpowiednie dane, zwizualizować je, przedstawić w sądzie. Tak naprawdę cały ten proces jest bardzo długi i musi przebiegać zgodnie z zasadami prawa funkcjonującego w danym kraju. Od 2 lat funkcjonuje taki projekt, który nazywa się ForMobile. Jest to projekt europejski, który właśnie podjął się realizacji nowych narzędzi i nowych metod dla całego tego łańcucha, który został przedstawiony na ekranie. W ramach tego, co projekt zaproponował, pojawiły się takie 3 kategorie narzędzi, które wprowadzały nową jakość, rzekłbym. Pierwsze dotyczyły pozyskiwania danych i tutaj widzimy, że mamy 3 narzędzia do pozyskiwania danych. Pozyskiwanie danych z pamięci RAM urządzeń mobilnych. W komputerach jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest to jedna z pierwszych czynności, którą robimy. W urządzeniach mobilnych raczej tego do tej pory nie robiliśmy. Drugie to jest pozyskiwanie danych z chmur. Trzecie, pozyskiwanie danych z urządzeń, które są klonami urządzeń oryginalnych. I wbrew pozorom to nie jest wcale proste zagadnienie, bo tak naprawdę trzeba zejść do poziomu chipsetów użytych, żeby można było ustalić tak naprawdę, jakie to jest urządzenie, bo mimo że nazywa się iPhone, a nie iPhone, to nie będzie właśnie iPhone, to będzie Android wręcz, albo inne urządzenie, które ma charakterystykę
niezgodną z tym, co jest w nazwie. Kolejny element w tym zakresie pozyskiwania to jest dump importer, czyli takie narzędzie, które, o którym zresztą za chwilkę powiem. Dekodowanie. Mamy kilka narzędzi do dekodowania tego, co żeśmy pozyskali. Mamy narzędzie do wykrywania i zabezpieczania się przed niektórymi działaniami antyforensic. Mamy również narzędzia do analizy w tym zestawie, czyli narzędzie, które mnie się najbardziej podoba, semantic analizator semantyczny treści. Mamy analizator malware'u dedykowanego do urządzeń mobilnych. Mamy specyficzne narzędzia do wizualizacji i analizy tych danych, które zostały pozyskane. Jak wyglądają poszczególne rzeczy? Niektóre z nich, ja może wrócę do poprzedniego, proszę zobaczyć, że tutaj poziomy realizacji tych zagadnień praktycznie wszędzie, za wyjątkiem ramy ekstraktora, są to poziomy, które mogą być wykorzystane już w późniejszej pracy, tylko laboratoryjny jest ramy ekstraktor, a pozostałe będą rozpowszechnione. Ten najtrudniejszy ramy ekstraktor działa w taki sposób, że próbuje obejść możliwość, czy znaleźć możliwość zrzucenia pamięci RAM nie poprzez dostęp do urządzenia jako takiego, tylko poprzez wysłanie odpowiednich tagów NFC, czyli to jest zawsze wykorzystanie tego, że normalnie magistrala I2C łączy urządzenie NFC z tym procesorem, natomiast ramy ekstraktor z założenia będzie działał tutaj jako taki atak man in the middle, będzie umożliwiał wprowadzanie innych tagów NFC, żeby można było pozyskiwać odpowiednie obszary pamięci RAM i zrzucać. Cloud Extractor jest rozwiązaniem programowym. Rozwiązaniem programowym, które jest do użycia praktycznie w każdym miejscu, co nie oznacza, że z automatu, ponieważ część chmur działa w ten sposób, że inne interfejsy dostępowe ma dla użytkowników z Europy Środkowej, inne z Europy Zachodniej, inne ze Stanów Zjednoczonych. Czyli w zależności od tego, skąd się łączymy, to mamy możliwość uzyskania różnego rodzaju danych wyjściowych. Napisałem, że prędkość transferu nie ma zbytniego znaczenia, no bo tak naprawdę możemy to sobie zapuścić na długi okres czasu działania, może to funkcjonować bezwzględnie. Natomiast problemem jest właśnie to skomplikowane opracowanie. Same interfejsy dostawcy chmur, które przedstawiają, zwykle nie pozwalają zrealizować czynności, które pozwalałyby na takie procesowe zabezpieczenie danych, czyli gwarantujące, że mamy dane pobrane integralne, które nie mylą się. Jeżeli mówimy o tych pozostałych narzędziach, mamy wykorzystanie tak naprawdę jako bazy systemu X-Ray, czyli firmy MSAB, szwedzkiej firmy MSAB, które pozwala nam na to, żeby stworzyć sobie bazę artefaktów, następnie tę bazę artefaktów analizować, wizualizować. Część zadań jest realizowanych na zasadzie emulacji, czyli żeby nie wymieniać w pamięci NAND wielokrotnie po 1000 razy danych, emulujemy tę pamięć i dzięki temu pamięć nie będzie uszkodzona, a dotrzemy do właściwych danych. Teoretycznie można tutaj reverse engineering stosować, ale jest to dużo bardziej uciążliwe. Narzędzia antyforensic to jest narzędzie, które po pierwsze wykrywa zagrożenia polegające na tym, że ktoś będzie atakował nasz system poprzez przepięcia, poprzez przeciążenia, a z drugiej strony maskuje wykorzystanie tych urządzeń forensikowych. Ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, może króciutko, ten analizator semantyczny to jest chyba najciekawszy element, który pozwala nam
artefakty różnego rodzaju wiązać ze sobą, czyli wiążemy obrazy, ale obrazy, które są analizowane pod względem zawartości, opisywane, rozpoznawane relacje. To samo dotyczy tekstów mówionych i filmów. I to wszystko pozwala nam na to, żeby zobrazować te dane. Analizator malware'u to jest typowa rzecz. Ogólnie w samym projekcie pojawiło się 12 narzędzi, które w jakiś sposób poprawiają możliwość pozyskiwania danych. Pojawił się dokument, który jest pewnym standardem, czyli ta umowa warsztatowa, te ustalenia warsztatowe. No i pojawiły się szkolenia z tego zakresu. Szkolenia nie mówią, co należy wcisnąć, tylko mówią, skąd to, jeżeli wciśniesz coś, to skąd to się bierze i dlaczego to możesz albo nie możesz pozyskać. Tym samym można powiedzieć, że to europejski ten projekt jest czymś, co warto wykorzystać. Jeżeli chcecie Państwo coś więcej na temat tych innowacji dowiedzieć się, zachęcam do wejścia na strony projektu ForMobile. Można zapisywać się jeszcze ciągle do udziału w projekcie, przynajmniej w zakresie szkoleń. Dziękuję bardzo.